Sponsorem programu są Zdrowa Krowa, najzdrowsze burgery w mieście i Pomysł Szefa. Gotuj z Kingą Paruzel. Witam w programie Gliwicki Przegląd Sportowy. W dzisiejszym wydaniu udamy się do centrum handlowego, ale nie na zakupy. Obiekt przy ulicy Lipowej był miejscem zmagań podczas treningu przed Ramagodonem, który już za miesiąc odbędzie się w Zabrzu. Ponadto w odcinku o najeździe muszkieterów na Gliwicką Halę w Sośnicy. W programie także pozostałe sportowe informacje minionego weekendu. Radek Nosal, serdecznie zapraszam. Wciąż bez zwycięstwa w tym roku pozostaje Gliwicki Piast. Kolejny remis drużyna Radosława Latala zaliczyła w Krakowie w starciu z Wisłą. Jako pierwsi tuż przed przerwą bramkę uzyskali niebiesko-czerwoni po strzale Josipa Barisicia. Na 10 minut przed końcem spotkania wyrównał Boban Jowicz. Niewiele brakowało, a Piast przegrałby spotkanie. Od klęski w ostatnich sekundach Gliwiczan uchronił Jakub Szmatuła, broniąc rzut karny wykonywany przez Pawła Broszka. Myślę, że cała drużyna walczyła i też w niektórych sytuacjach mi pomogli. Ja pomogłem chłopakom w ostatniej minucie. Szkoda tej stosownej bramki, bo mówię, przy odrobinie szczęścia, jakby tego rykoszetu nie było, myślę, że tą piłkę też udałoby się wybronić. Nie, wiedzieliśmy, że to będzie bardzo ciężki mecz. To, że Wisła tak samo źle zaczęła tą rundę jak my, to nic nie znaczy. I myślę, że z meczu na mecz będą grać oni coraz lepiej i będą punktować. A przede wszystkim mam nadzieję, że my to zaczniemy robić, bo remisy tak naprawdę nas w żaden sposób nie urządzają i lepiej wygrać jeden mecz niż dwa zremisować i trzeci przegrać, tak? Ja myślę, że dzisiaj trochę inaczej wyglądało to, no. Może być, że Wisła grała od początku agresywnie, ale ja myślę, że graliśmy sercem dzisiaj i trochę więcej walkę. Rzut karny 93, gdzie podchodzi Paweł Brożek, jeden z najlepszych strzelców ekstraklasy, jak nie swego czasu najlepszy. Udało się obronić. Myślę, że ten punkt też w tym momencie jest dla nas ważny. Całe szczęście, że Kuba chyba w 94 już tak minucie obronił karnego i mogliśmy ten mecz przegrać, ale równie dobrze mogliśmy wcześniej sobie zapewnić zwycięstwo. I w końcu samiśmy tak się zrobili ten gol na 1-1 i jeszcze karny w końcu, to naprawdę niemożliwe, ale taka jest piłka. Ale obroniony karny przez Kubę Szmatułę, co chcesz powiedzieć o Kubie, o jego formie? Ja nie oglądam tego karnego, no obrócił głowę i nie oglądałem. Na pewno duże emocje i obronisz, jesteś bohaterem, nie obronisz. Można powiedzieć, że też się nic nie stanie, bo to jest loteria. No, ja chłopakom pomogłem. Zagrałeś na niecodziennej pozycji, ale jednak bardzo znane dla ciebie. To znaczy tak, w Piaście pierwszy raz to było, że od początku meczu wyszedłem na tej pozycji. Praktycznie całe życie grałem na tej pozycji i jakoś wielkiego zaskoczenia to u mnie nie było, żadnej jakiejś dodatkowych obaw ze względu na pozycję nie było. Tak nasza gra wygląda, ale ja myślę, że lepiej jak w Gdańsku, nie? Ale jeszcze nam brakuje, mamy jeszcze w rezerwie dużo gry, które możemy pokazać. Jakiś tam bodziec zdaliśmy znowu, że potrafimy grać w piłkę. Nie udało się tych trzech punktów zdobyć, ale Wisła, wiemy w jakiej była sytuacji. Każdy punkt dla niej jest bardzo ważny, też grali o pełną pulę. W szatni mówiliśmy sobie, że nie możemy popełnić głupiego błędu, że musimy dołożyć drugą bramkę. Niestety to się nie udało. Wisła strzeliła bramkę na 1-1. Zostawiliśmy serducho na boisku i punkt jest punkt. Też się z tego cieszymy po tym, co było w ostatnim minucie. Prawda jest, że Wisła miała dużo sytuacji, ale też mina na 1-0 od początku tej drugiej połowy. Myślę, że mogliśmy skończyć mecz. Nie? Mieliśmy dwie trzy sytuacje, które tylko mogliśmy zagrać lepiej. Nie? Ten ostatnie podanie i strzelić tego drugiego gola. Kibice skandowali twoje imię. Jakieś słowo dla nich? No bardzo miłe to i fajnie, że też przyjechali. No chcieliśmy się odwdzięczyć dobrą grą. Jeżdżą za nami na każdy mecz. Wiadomo, że czasami nie wychodzą nam te mecze, tak jak oni by tego chcieli, ale walczymy i możemy im powiedzieć, że będziemy walczyć do końca. W
18. kolejce futsal ekstraklasy obie gliwickie drużyny przegrały swoje spotkania. NBIT poległ u siebie z Klireksem Chorzów 0-2, natomiast GAF Omega wysoko przegrała na wyjeździe z Red Devils Chojnice, bo aż 1-6. W tym drugim spotkaniu prawdziwym katem gliwiczan okazał się Aleksandr Bondar, który zaaplikował biało-niebieskim aż 5 bramek. Długo czekaliśmy na to zwycięstwo. Coraz bliżej było nam tej strefy spadkowej. Tych 3 punktów potrzebowaliśmy jak wody i cieszymy się, że to tutaj wygraliśmy, bo to zawsze są derby z lokalnym rywalem, tym bardziej cieszą 3 punkty. Ja myślę, no na pewno to nie było jakieś porywające widowisko, tych strzałów było jak na lekarstwo. Dużo dobrej gry obronnej z jednej i z drugiej strony, ale to myśmy wygrali te 3 punkty. Wydaje mi się z przebiegu gry, że byliśmy zespołem lepszym i osiągnęliśmy upragniony cel. My, no jakby to powiedzieć, jeśli się gra na stojąco, to stare porzekadło mówi, że gra na stojąco nic nam nie da i uważam, że zasłużone zwycięstwo zespołu Klireksu. Jeśli chodzi o grę naszego zespołu, myślę, że za mało odważnie gramy do przodu, umiejętności nam nie brak. I można by powiedzieć, że z nieba do piekła, bo niedawno, tydzień temu cieszyliśmy się zwycięstwa z liderem po bardzo dobrym meczu w wykonaniu naszego zespołu. Zarówno NBIT, jak i GAF w środku ligowej stawki. Kolejno 6. i 7. miejsce gliwickich drużyn. Do końca rundy zasadniczej pozostały 4 ligowe kolejki. Morderczy trening do Ranmagedonu Silesia odbył się w ostatnią sobotę w nietypowym miejscu, bo na terenie Centrum Handlowego Forum. Organizatorzy biegu zamiast wzgórz, jezior czy lasów, tym razem mieli do zagospodarowania niezliczone ilości schodów, salę kinową, a także dach obiektu i podziemne parkingi. Chętnych do zabawy nie brakowało. Są poranne godziny, weekend. Normalnie ludzie raczej o tej porze śpią, przekładają się na drugi bok. Co Was zachęca, co Was motywuje, żeby jednak tutaj być, jednak tutaj walczyć? Dobrze powiedziałeś, bo żeby tu być, trzeba być troszkę nienormalnym. My też ścigamy się w rajdach, tam też jest dużo adrenaliny. To są same wariaty, którzy kochają adrenalinę, sport i przy tym świetnie się bawią. Pozytywne, bojowe, do walki. To nasz pierwszy start, zobaczymy jak będzie. Pierwszy start w ogóle w Ranmagedonie czy w treningu? W Ranmagedonie, w treningu. Zaczynamy dopiero. Ale to jest impreza zapowiedziana jako morderczy trening przed większą imprezą. Czy w tej większej imprezie też macie zamiar wziąć udział? Zobaczymy po dzisiejszej. Zobaczymy jak będziemy wyglądać tak po tej dzisiejszej imprezie. Tak. A czego się spodziewacie na trasie? Bo Ranmagedon słynie raczej z tego, że jest wiele różnorodnych przeszkód, często bardzo trudnych. No najbardziej boimy się jakichś ścianek, linek, na których trzeba się wspinać, ale zobaczymy, to jest dobra zabawa, także będzie ok, myślę. To już jest nasz drugi trening przed Ranmagedonem Silesia. Co nas prowadza? To jest alternatywne miejsce do biegania w połączeniu z naszymi przeszkodami, pomysłami na ekstremalne biegi. Wydaje nam się, że jest to coś ciekawego. Zazwyczaj, gdy jesteście w terenie otwartym, często ukształtowanie terenu pomaga Wam właśnie w organizacji jakiejś przeszkody. Jak wielką kreatywnością trzeba się wykazać tutaj właśnie w budynku? Oczywiście tak, trzeba się wykazać kreatywnością, natomiast sam budynek jest na tyle rozbudowany, na tyle jest dużo przejść, klatek schodowych, parkingów, dachy, tak jak widzimy tutaj, gdzie jesteśmy, że daje to duże pole do popisu, plus nasza inwencja twórcza i przeszkody i wydaje nam się, że wychodzą z tego fajne rzeczy. Zdrowa Krowa, jaki ma swój udział dzisiaj w imprezie? Jesteście partnerem akcji. Tak, już w zeszłym sezonie byliśmy partnerem Ranmagedonu. Fundujemy nagrody od voucherów po rabaty dla wszystkich uczestników. Rok temu mieliśmy okazję gościć na afterparty wszystkich uczestników. Wszyscy uczestnicy, którzy dobiegli i otrzymali medal Ranmagedonu, mieli 20% rabatu na cały asortyment. Ogólnie jesteśmy burgerownią, tworzymy burgery, steki z 100% wołowiny bardzo wysokiej jakości, więc zapraszamy w tym sezonie również wszystkich uczestników i nie tylko. Czy faktycznie jest to najlepsze uzupełnienie składników odżywczych po tak ciężkim treningu, po tak ciężkim biegu? Myślę, że każdy sportowiec trenujący czy siłowo, czy wytrzymałościowo
No, głównym składnikiem jest na pewno mięso, tym bardziej wołowina. Tak można spojrzeć na kulturystów, którzy głównie żywią się beefem, czyli wołowiną. No, tak, my mamy do zaoferowania 100% wołowinę w różnych gramaturach, w postaci burgera, w postaci steka, więc myślę, że po takim wysiłku wskazane jest zjeść solidną porcję wołowiny, jaką możemy zaoferować. Chyba jeszcze węglowodany do tego jakieś. Oczywiście, mamy ziemniaczki robione własnej produkcji, więc ziemniak będzie srogą porcją węglowodanów. Czyli idealne menu na właśnie po biegu. Dokładnie, i po biegu, i w trakcie przygotowań, bo ja sam jestem uczestnikiem biegu i jest mega fan, więc wszystkim polecam, nawet tym, którzy nie trenują, żeby spróbowali, bo Runmageddon to jest, ujmując, petarda. Jak się pan czuje? Najlepiej na świecie. Jak trasa? Super. Jak trasa? Świetna, takie jak się oczekiwało. Pięknie, cudownie. I jeść mi się chce. Dużo kalorii spalonych. Tak, potwierdzam. Jako dietetyk informuję, że należy teraz zjeść. Pani też? Zdrowej krowie, tak. Idziemy na zdrową krowę, na dobrego burgera. Dlaczego akurat tam dużo białka, węglowodany? Wiemy, że Runmageddon akurat współpracuje ze zdrową krową. No i jest to też takie jedzenie, które warto zjeść. Nie jakieś śmieciowe jedzenie, tylko jak mamy już iść na burgera, to lepiej na coś zdrowego. Ostre zmęczenie było hardkorowo. Było hardkorowo i było warto. Dlaczego było warto? Co było ciekawego na trasie? Co pana zaskoczyło? Porodówka. Przyjmowanie się pod oponami. Trzędy opon, trochę błota. Ale pomagaliśmy sobie, więc dało radę. Jak emocje? Idealne. Po całym tygodniu pracy takie odstresowanie się jest w sam raz. Gdzie lepiej? W terenie otwartym czy centrum handlowe? Teren otwarty wolę. Ja wolę teren otwarty. Więcej przeszkód, więcej wody, więcej błota. Ale trasa i tak wymagająca była dziś. Jak najbardziej tak, wymagająca. Panowie, dzisiaj rodzinnie, rodzinny bieg. Tak jest. Syn mnie prowadził jak małe dziecko, ale to ja robiłem remont kina i nosiłem te farby ciężkie jak nie wiem. I wyręczaliście się na trasie? Tak, ja tu pomoc, asekuracja i zabezpieczenie. Dobrego ducha mi dajesz. No. Czyli wspieraliście się na trasie i przez to było lżej? Tak, tak. Mam kierowcę, zawiezie mnie teraz do domu na obiadek. No, a żona wydaje pieniążki, więc muszę się spieszyć, ale pozdrawiam wszystkich. Pan bierze pierwszy raz udział w tym biegu? Tak, ja pierwszy raz. Za namową syna? Tak, 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 ja podglądałem go, jest super. A ty jak tam? Który raz już dzisiaj? Oj, to już będzie piąty czy szósty start, ale myślę, że na tym nie skończę. Teraz tatę wkręciłem, także we dwójkę raźniej zawsze. Czyli kolejne biegi również wspólnie? Myślę, że tak. No już niedługo, no za miesiąc. Tutaj w kwietniu też Gliwice, także też startujemy. No, to był morderczy trening. Morderczy trening, ale przeżyłem. Jest wszystko okej. Okay. A coś panów zaskoczyło na trasie? Nie. Chyba nie. Fajna krajoznawcza trasa, natomiast całkiem co innego niż hołdy, infrastruktura miejska. Polecam. A która lepsza? Czy to nie jest do opisania, to nie jest do porównania? Według mnie trochę za mało błota, za mało wody, nic na orzeźwienie, ale jak najbardziej też coś innego. No, ogromne zmęczenie, duży wysiłek, wiele rzeczy takich mega męczących, ale radość z dotarcia do mety, nie do opisania. Uśmiech od ucha do ucha. Tak, 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 to jest najważniejsze, żeby się przy tym dobrze bawić. Finisz w iście sprinterskim stylu. Cieszę się, mam nadzieję, że mi się udało. Fajnie się przypomnieć stary sezon z 2015 roku, ściany, liny, rewelacja i dobre rozpoczęcie sezonu. Sorry za zadyszkę, ale zmęczyłam się trochę. Rozumiemy. Jaka motywacja pani towarzyszyła przed dzisiejszym biegiem? Dzisiaj sprawdzenie. Za miesiąc Silesia. Startujemy z grupą. Dzisiaj mnie wysłali trochę na przeszpiegi, żeby sobie przypomnieć, co Runmageddon może nam na trasę przygotować. No, możemy się spodziewać znowu kilku nowych rzeczy. Także myślę, że będzie fajnie. W
miniony weekend w gliwickiej hali Sośnica odbył się bardzo prestiżowy międzynarodowy turniej szermierczy Muszkieter Trophy. W trakcie dwóch dni trwania zawodów udział wzięło grubo ponad 400 młodych szablistów z kraju, ale też z zagranicy. Dyscyplina olimpijska, tak więc niewykluczone, że któregoś z muszkieterów w przyszłości zobaczymy na igrzyskach. 25. Międzynarodowy Turniej Muszkieter Trophy. Jest to cykliczna impreza coroczna, finansowana z budżetu miasta Gliwice. Jest to turniej, który jest jednocześnie kwalifikacją do Mistrzostw Polski dla tych małych dzieciaków tutaj na sali. Najmłodsza kategoria wiekowa to jest rocznik 2-8 i młodsi, więc są to tak naprawdę siedmiolatki, które stawiają tutaj pierwsze kroki na planszach. Turniej szermierczy z jakim skutkiem dzisiaj dla Ciebie? No, 4 wygrane i 1 przegrana. Czemu ta przegrana? Bo się nie przyłożyłem trochę. Pan tutaj dopinguje, widzę, aktywnie syna. No oczywiście, przyjechaliśmy dzisiaj z Wrocławia, no i tutaj czekamy na dalsze walki, na walki pucharowe. Pan zarażał syna pasją do szermierki? Nie. Sam. Syn a sam. Dlaczego? Jak to się zaczęło? Po prostu zobaczyłem film 4 muszkieterów i zaczęłam trenować szermierkę. To była taka inspiracja dla Ciebie? Tak. I pan, rozumiem, wspiera go na tej swojej drodze? Bardziej. Wspieram i młodszego brata również. Młodszy brat również trenuje szermierkę. Kiedy ta Twoja przygoda się zaczęła? We wrześniu. Teraz od września? Tak. Czyli w sumie krótko, a już dzisiaj 4 zwycięstwa. Gratulacje, to dobrze Ci idzie. To już 3 zawody. Jakie plany na przyszłość dla syna? Co Pan myśli, czy wyjdzie z tego zawodnik? Mam nadzieję, że tak. Może w przyszłości jakieś igrzyska. To by była duma dla ojca, prawda? Na pewno. I dzisiaj aż z Wrocławia tutaj do Gliwic, właśnie na ten turniej, jest on aż tak prestiżowy. Tak, dokładnie. Dlaczego Pan uważa, że jest prestiżowy ten turniej? Ogólnopolski. Są tutaj kluby z całej Polski, więc uważamy, że tutaj warto było przyjechać, także poświęciliśmy ten dzień i jesteśmy na zawodach. Ja się sam zgłosiłem, dlatego że widziałem w internecie, jak walczą i się bardzo też interesuję militariami. Tak. A dlaczego? Co Cię interesuje w tych militariach? No bardzo lubię broń białą, no i tak, mam nawet prawdziwą zbroję. W takim wieku takie zamiłowanie do broni? Tak. A w tobie kto ciebie zaraził pasją do sportu? Zobaczyłem reklamę w galerii handlowej i to mnie właśnie taką pasją do szermierki zaraziło. Jak wyglądają wasze treningi? Bo rozumiem, że jesteście z WKS Kolejarz Wrocław. Jak to wygląda? Jak wygląda wasza praca w klubie? No na początku są czasami jakieś zabawy, trening, rozgrzewka, potem praca nóg, indywidualne rozgrzewanie, no i na koniec walki. Czasami mamy turniej w grupach. A często w tygodniu trenujecie? Tak, 3 razy w tygodniu, łącznie z indywidualnymi. Takie pytanie do mamy, bo pani tutaj dosyć mocno wspiera z boku syna. Czy to nie jest stresujące dla pani jako matki, że syn walczy, to jest przecież sport walki? Nie, dla mnie nie jest zupełnie stresujące, dla Antka chyba też nie, bo jednak traktujemy to mimo wszystko jak zabawę. Ale trzymam kciuki, dopinguję. Statystyka taka średnia, 2 wygrane i 3 przegrane, no ale turniej się nie zakończył, także trzymamy kciuki dalej. Tylko o zabawę chodzi, czy też, żeby syna uczyć, też syna wychowywać poprzez sport właśnie? Ja myślę, że też i wychowywać, bo to jest bardzo zdrowa rywalizacja. Tutaj nie ma przemocy takiej, jak często się widzi na boisku piłkarskim, także mimo wszystko wydaje mi się, że to jest dobry impuls do dalszej działalności w szkole chociażby. Co Ci daje szermierka w życiu? Kolegów, umiejętność, bo niewiele osób to robi jednak. A jak poziom turnieju w porównaniu do innych turniejów w Polsce? Zależy od zawodników, ale raczej poziom wysoki. Widziałem tutaj już zawodników z Wrocławia, z Warszawy, z całej Polski, więc można powiedzieć, że jest to bardzo prestiżowy turniej. Tak, jest to drugi co do wielkości turniej w Polsce po Challenge Bratysławii. Jest to turniej, który jest jednocześnie kwalifikacją do Mistrzostw Polski i turniej, który jest liczony na listy Polskiego Związku Szermierczego. Także turniej ściąga tutaj młodzież i trenerów z całej Polski. Także mamy tutaj dzieciaki ze Szczecina, z Tarnowo Podgórne, no jak i również cały Śląsk, także jest tutaj cała szermierka nasza. Jak Gliwice wypadają na tle innych dzieci z całej Polski? Zawsze bardzo dobrze. Mamy bardzo mocne tradycje szermiercze, bardzo duże są. Bardzo mamy dużo zawodników, mamy 2 silne kluby tutaj w Gliwicach, Piast Gliwice i Muszkieter Gliwice,
które z każdej imprezy mistrzowskiej przywożą medale. Także cieszymy się bardzo, że te Gliwice na tej szermierczej mapie Polski tak mocno zaznaczają swoją obecność. Cały czas chcemy upowszechniać szermierkę, czyli cały czas organizujemy różne pokazy, różne eventy związane z szermierką. No to ma służyć jednemu, cały czas chcemy pozyskiwać młodzież do szermierki, chcemy mieć jak najwięcej dzieci w klubie, dlatego serdecznie zapraszamy do naszego klubu Muszkieter Gliwice na Orląt Śląskich. Zapraszamy wszystkie dzieciaki, które chcą tą szermierkę spróbować. Była to ostatnia informacja w dzisiejszym Gliwickim Przeglądzie Sportowym. Dziękuję bardzo za uwagę. Radek Nostal, do zobaczenia. Sponsorem programu są Zdrowa Krowa, najzdrowsze burgery w mieście i Pomysł Szefa. Gotuj z Kingą Paruzel.